Proszę się przedstawić. Izabela Piórkowska, lekarz weterynarii. Pani doktor, proszę powiedzieć, czy wirus, koronawirus, który obecnie panuje na świecie, może być przenoszony przez zwierzęta i czy w jakikolwiek sposób zagraża to ludziom? Na ten moment nie mamy żadnych doniesień, które by potwierdzały możliwość zarażenia się od zwierzaka. Tak jak Państwo widzicie, siedzimy tutaj z Pepe, z Kunksem, naszym dydaktycznym zwierzakiem, który dzielnie będzie starał się nam tutaj wspomóc, merytorycznie również. Otóż koronawirus nie jest dla nas zagrożeniem ze strony zwierzaków. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem do porzucania zwierząt. Czy nie daj Bóg do proszenia lekarzy weterynarii o eutanazję zwierzęcia, tłumaczenie się faktem aktualnie panującej pandemii. W żaden sposób zwierzaki nas nie zakażają. Nie ma ani jednego doniesienia na ten temat. Co więcej, mogłabym powiedzieć również, że zwierzaki i takie doniesienia są, aczkolwiek dość anegdotyczne, podnoszą naszą odporność, również jeżeli chodzi o nasz układ immunologiczny. Tak więc zwierzęta zmniejszają stres, powodują u nas również dużo dobrych, odpornościowych reakcji, więc zwierzaki nie powinny być traktowane jako coś, czego się boimy w sytuacji aktualnie panującej pandemii. Co jeszcze ważne by było i warto by było podkreślić, to to, że drodzy Państwo, jeżeli zwierzak jest z nami całe życie, jeżeli jest naszym członkiem rodziny, również rodziny zoologicznej, jak chociażby Pepe, nie powinniśmy w tym momencie panikować i poddawać się jakiejkolwiek histerii. Więc dbamy o nasze zwierzęta, tak jak do tej pory to robiliśmy. Natomiast to, co mogę powiedzieć z punktu widzenia lekarza weterynarii, to również prosiłabym Państwa, żebyście w tym momencie ograniczyli ilość wizyt profilaktycznych u Waszych lekarzy w Waszych przychodniach. To nie jest najlepszy czas na przyjście ze zwierzakiem, żeby obciąć pazurki. Nie jest to najlepszy czas na to, żeby przyjść i zapytać, czy zwierzę jest w dobrej kondycji, mimo że teraz macie Państwo na to moment, bo nie jesteście w pracy. Ale pamiętajcie, macie zostać w domu, macie zadbać o siebie i zadbać o swoje zwierzęta.